Dobrzących dyskusji i mamy wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie. Przechodzimy do punktu 6. Oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan radny Jończyk, panie Andrzeju, ja sobie... To ja po panu. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, że od poprzedniego poniedziałku trwa wyłożenie planu z Waszowicy Wschód, duże planowania przestrzennego. Można zgłaszać uwagi do tego planu do bodajże 7 kwietnia. Wczoraj odbyła się publiczna dyskusja z tym związana, na której byłem obecny. I drugi komunikat, że zaplanowano wyłożenie studium zagospodarowania przestrzennego na przełom maja i czerwca i od tego momentu będzie można składać uwagi. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie Państwu taką informację zupełnie innej branży przedstawić. Bodajże w poprzedniej sesji Pan Przewodniczący Waldemar Domański referował, przedstawiał sprawę Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka, jeśli dobrze powiedziałem, ale chyba mi się udało. Mówiłem też wtedy, że ta akcja się rozpoczęła w Parku Duchackim, w sąsiedniej dzielnicy, gdzie Pana Przewodniczącego Rady Miasta Bogusława Kośmidera. Ze swojej strony mogę tylko zakomunikować, że Rada Miasta otrzymała kolejną korespondencję w tej sprawie i będzie dalszy ciąg, tak jak to Pan Radny zapowiadał. Też w Parku Duchackim, ale nie tylko. Ponoć są też nowi uczestnicy tej akcji. Może Pan Radny chciałby przedstawić parę słów, co się wydarzyło w ciągu ostatniego miesiąca. No można powiedzieć w ten sposób, że zgłosiliśmy Radę Dzielnicy 10 do tak zwanego działu weteranów Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka. Ja to tak mówię, aby było wiadomo, że przeprowadziliśmy nawet takie nieoficjalne głosowanie, czy w to wchodzimy. No i jakby rykoszetem od tego odbiła się Pani Radna Danuta Cichoń, która podjęła działania na terenie własnej szkoły i tam odbyły się jakieś czynności, które się służyły w budowaniu budek lęgowych. Szczegół nie znam na pamięć, ale cieszy nas to, że w Wróblowice właśnie szkoła i dzieci i młodzież stamtąd przystąpiły do tego projektu. Będzie się również ta rzecz, mam nadzieję, rozwijać na terenie innych szkół Rady Dzielnicy, a takich światowych komunikatów Muzeum Narodowe w osobie Zofii Gołubiew poprze nasz apel, aby wszelkie jednostki kultury, które znajdują się na terenie Polski, a one zwykle znajdują się w terenach, na terenach otoczonych parkiem, jakimś skwerem, jakąś zielenią, montowały budki lęgowe, tworząc takie szlaki ornitologiczne na terenie własnych jednostek. Pani Zofia Gołubiew, nie patrząc na statut muzeum, zleciła 25 budek i właśnie w muzeum, w domu Mechofera jutro będzie jego oficjalne otwarcie sezonu lęgowego, takich myśli. No i zgromadzimy na tych zajęciach mnóstwo dyrektorów lokalnych instytucji i to jest informacja, która idzie również, tak, w obecności dyrektorów nastąpi to uaktywnienie się okresu lęgowego i w obecności również mediów i innych zgłaszamy tę informację do Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Ochrony Środowiska celem uzyskania patronatu i liczymy na to, że wszelkie instytucje, których zarządzie są parki, zielenie i tak dalej, takie jakieś miejsca, gdzie te ptaki się mogą gnieździć, na przykład Sposzowice i tamtejszy park, czy uzdrowisko jest takim idealnym miejscem, mogliby podjąć ten trud. W ten sposób już w tym momencie mogę powiedzieć, że w wyniku akcji na terenie Krakowa zawisło około 500 budek. To zupełnie przekracza moje wyobrażenie. Bym chciał, że jak się zrobi z 1000, no to za cały rok to prawda będzie to spory sukces. Tymczasem być może właśnie to jest zupełnie taka sobie liczba, a będzie ich więcej. Więc tymczasem zachęcamy przedstawicieli Sposzowic, którzy mają właśnie tam gdzieś w okolicy swojej sanatorium z ładnym parkiem, żeby namówili tamtejszych administratorów do podjęcia czynności wstąpienia do Asocjacji Promotorów. Ja do tej strony dodam, że w tej chwili w Wróblowicach składane są budki w ramach finansowanego przez naszą Radę, z budżetu naszej Rady programu Artystyczna Wiosna.
Ten program trwa we wszystkich klubach kultury w naszej dzielnicy, ale w Wrublewicach akurat jednym z jej elementów tej artystycznej wiosny jest składanie, montowanie budek rękowych dla ptaków. Ciekawą inicjatywą, to tak dodam, w Nowej Hucie, gdyż Dom Kultury Norwida, tam z kolei tamtejsze kierownictwo tego Domu Kultury przeprowadziło taką akcję, która mi jako żywa przypomina jakieś repatriacje wojenne. Chodzi o to, że tam niejako koty były fundatorem budek dla ptaszków. Wszystkie budki są podpisane od kota Maćka, na przykład dla Wróbelka. Takie odszkodowania wojenne były, jak wiadomo, tutaj na tej linii od wielu lat to się nie rób na wolno. Aż w przyszłość. A co z jajkami? To wszystko, co robimy, proszę Państwa, to właśnie dla jaj. Dobrze, dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa jeszcze w punkcie szóstym oświadczył się? Zatem, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego elementu tego punktu. To jest wybór z korespondencji, jaka dotarła do dziennika.